Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym. Ogromnie się cieszę, że nasze zaproszenie do Jawora przyjął Pan Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Bardzo dziękuję Panie Ministrze, że znalazł Pan czas i odwiedził Jaworzan dzisiaj. W trakcie tego spotkania Pan Minister poinformuje Państwa o planowanych programach rządowych na rok 2019 skierowanych do samorządów lokalnych i przede wszystkim do klubów sportowych, do naszej młodzieży, tak zdolnej młodzieży i do wszystkich tych, którzy aktywnie uprawiają sport. Tak? Ja chciałabym dodać, że niespełna 2 tygodnie temu zorganizowałam takie spotkanie z przedstawicielami środowisk sportowych. Na tym spotkaniu byli trenerzy, byli nauczyciele wychowania fizycznego, byli nauczyciele pływania oraz dyrektorzy szkół. I podczas tego spotkania zobowiązałam się, że wspólnie wypracowane zagadnienia i wspólnie wypracowane takie zestawienie dotyczące najważniejszych problemów, z jakimi Jawor boryka się od lat w kwestii sportu, przekażę na ręce Pana Ministra. I myślę, że to jest odpowiedni moment, aby przekazać Dziękuję to bardzo. I oddać głos Panu Ministrowi. Dzień dobry, witam serdecznie, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Anecie za zaproszenie do Jawora. Drodzy Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości przywiązuje ogromną wagę do sportu dzieci i młodzieży, do rozwoju infrastruktury sportowej, do budowy potencjału sportu. To jest jeden z naszych priorytetów. Ponad 2 miliardy złotych na przestrzeni 4 lat w latach 2016-2018 przeznaczymy na rozwój infrastruktury sportowej. To dzięki temu już zostało dofinansowanych i zostanie dofinansowanych w najbliższym okresie około 6 tysięcy obiektów sportowych. Od małych, otwartych stref aktywności poprzez modernizację różnego rodzaju obiektów podupadłych, poprzez nowe obiekty lekkoatletyczne, baseny. Także szereg infrastruktury sportowej w zależności od strategii samorządów. Jesteśmy bardzo otwarci na dofinansowanie, na wsparcie tego projektu. Dzisiaj podczas poprzednich konferencji prasowych także mówiłem o środkach, które wędrują z resortu sportu i turystyki do województwa dolnośląskiego. Dofinansowaliśmy na łączną kwotę około 100 milionów złotych już budowę i modernizację około 220 obiektów na terenie województwa dolnośląskiego. Ponad 43 miliony w latach 2016 i 2018 dofinansowaliśmy na tak zwany sport powszechny, czyli program klub, dofinansowanie małych i średnich klubów sportowych, program SKS, a także dofinansowanie różnego rodzaju imprez sportowych o charakterze masowym, których zadaniem jest upowszechnianie sportu w różnych grupach środowiskowych, od rodzin poprzez także inne grupy środowiskowe. Więc jesteśmy bardzo otwarci na dofinansowanie, bo tego rodzaju przedsięwzięć, bo sport jest dla nas absolutnie ważny i jest priorytetowy. No, z lekkim ubolewaniem też muszę stwierdzić, że niestety w latach 2016-2018 samorząd miasta Jawor nie wystąpił o dofinansowanie, nie mieliśmy okazji dofinansować żadnego obiektu tutaj w gminie. Wiem, że jest wielkie zapotrzebowanie także na nową infrastrukturę sportową. Jestem jakby w pełni otwarty na współpracę. No tylko musi być wola tej współpracy ze strony samorządu. Nam zależy na tym, aby samorząd, żeby dobrze współpracować z samorządem, żeby te środki rządowe wędrowały także do samorządu i żeby powstawała infrastruktura sportowa. Co się dzieje? Bo tak jak wcześniej wspomniałem, województwo dolnośląskie i inne gminy, inne miasta skorzystały z naszych możliwości. Dzisiaj też mam wizytę w kilku innych miejscach na terenie województwa dolnośląskiego, które po prostu korzystały dzięki środkom Ministerstwa Sportu i Turystyki, powstawały nowe obiekty, więc czas najwyższy, żeby w Jaworze również infrastruktura sportowa powstała, żeby służyła mieszkańcom. W naszej strategii, w strategii resortu sportu i turystyki jest dofinansowanie obiektów o charakterze otwartym. Chcemy wspierać szczególnie takie inwestycje, które nie służą tylko i wyłącznie sportowi wyczynowemu, ale także sportowi dzieci i młodzieży, służą mieszkańcom, żeby były otwarte te obiekty, żeby miasto po prostu korzystało i żeby mieszkańcy Jawora po prostu mogli korzystać z tychże obiektów. Także zachęcam Panią Anetę do tego, aby
aby korzystać. Cieszę się bardzo i gratuluję, że sport jest bardzo ważny w pani programie, w pani wizji miasta, bo nie ma lepszego wychowawcy dzieci i młodzieży od sportu. Nie ma takiej drugiej dziedziny życia, która potrafiłaby tak pięknie łączyć, jak właśnie sport. A Jawor ma piękne tradycje, no bo jesteśmy świeżo po pięknym dla nas wszystkich finale Mistrzostw Świata. Myślę, że Olka Śliwkę tu wszyscy znają w Jaworze i możecie być z niego dumni, ale żeby budować potencjał tego sportu, to musi być infrastruktura sportowa, żebyście jako mieszkańcy, drodzy Państwo, mogli się doczekać następców Olka Śliwki. Więc zawsze inwestycja w sport, nigdy nie jest inwestycją straconą. Także trzymam bardzo mocno kciuki, no i oczekuję dobrej współpracy ze strony samorządu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Można zapytać? Co skrywa teczka? Teczka skrywa wspólnie wypracowane zestawienie problemów dotyczących sportu w Jaworze. Czyli? Myślę, że najważniej. To jest tajemnica, czy no nie jest tajemnica, myślę, że mogę spokojnie. Pilnego remontu wymagają szkolne sale gimnastyczne. Tak, potrzeba wybudowania boiska ze sztuczną wierzchnią, bieżnią lekkoatletyczną. Mamy taki specjalny program lekkoatletyczny z racji tego, że Królowa Sportu jest absolutnie priorytetowa dla nas i to nie dlatego, że minister sportu wywodzi się z lekkiej atletyki, ale dlatego, że jest naszą najbardziej medalodajną dyscypliną i jest fundamentem do uprawiania innych dyscyplin sportu, natomiast wiem, że tutaj nie ma żadnej nawierzchni, sztucznej nawierzchni na terenie Jawora lekkoatletycznej, a mamy specjalny program lekkoatletyczny, którego zadaniem jest właśnie wspieranie inwestycji. Choćby w zeszłym roku dofinansowaliśmy 55 obiektów na terenie Polski, tylko o charakterze lekkoatletycznym, bieżni 400-metrowych, pełnowymiarowych, ale także mniejszych bieżni, które służyły mu właśnie Królowej Sportu, więc jak się chce, to się potrafi. Panie ministrze, w Jaworze jest piękny obiekt, zabytkowy basen, który wymaga rewitalizacji. Gmina składała projekt do województwa, niestety upadł, bo przeważały właśnie akcenty sportowe. Jaki jest pomysł ministerstwa pana na rozwiązanie takiego problemu, jeżeli jest zabytkowy obiekt i trzeba go rewitalizować? Ja myślę, że kwestia tego, że obiekt jest zabytkowy, nie wyklucza tego, że mógłby mieć charakter sportowy. Tak? No basen można w taki sposób zmodernizować, żeby ten akcent sportowy również był i wtedy jest jak najbardziej możliwość skorzystania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast, proszę Państwa, no nie zapominajmy jedną rzecz, że ministerstwo dofinansowuje projekty, które są przygotowane dobrze, które są przygotowane zgodnie z przepisami prawa, w których jest pozwolenie na budowę, w której my nie dofinansowujemy idei, my dofinansowujemy konkretny program, konkretny projekt, więc tutaj ze strony samorządu musi być wola do działania, nie tylko kwestia idei, ale no, takie są przepisy prawa, tak, na Departament Infrastruktury Sportowej w taki sposób ocenia wnioski, które już są przygotowane do realizacji. Jeśli wniosek będzie przygotowany do realizacji, jeśli będzie wola i część wkładu własnego, który naturalnie też samorząd musi ponieść, to wtedy jak najbardziej jesteśmy otwarci na dofinansowanie. Natomiast charakter sportowy też musi być zachowany tego obiektu. No właśnie tam przeważał, a projekt był składany jako ratowanie zabytku i dlatego ten projekt był nisko oceniony. Jak połączyć właśnie tutaj te dwie funkcje? Projekt musi być dobrze przygotowany, także wszystkie te elementy muszą, jeśli samorząd chce się starać o dofinansowanie z resortu sportu i turystyki, to musi w taki sposób zaprojektować tę inwestycję, żeby miała także charakter sportowy, nie tylko rekreacyjny, ale charakter sportowy. Natomiast biorąc pod uwagę tego, że to jest basen, no to kwestia sportowa tego, żeby jest jakby niewykluczona. My dofinansowaliśmy szereg różnego rodzaju inwestycji, także o charakterze rekreacyjnym, przykładowo w Stalowej Woli jest taki obiekt, taki można powiedzieć park wodny, nastawiony na dzieci, o charakterze rekreacyjnym, w którym też jest możliwość dofinansowania, więc to nie jest tak, że jeśli nie ma przeważającej tej części sportowej, to my jakby wykluczamy możliwość dofinansowania. Tak, także musi być o charakterze otwartym i też ten element sportowy zachowany, natomiast no, tak jak wcześniej wspomniałem, są obiekty o charakterze także przeważającym rekreacyjnym, które otrzymały od nas dofinansowanie, tylko muszą być dobrze przygotowane wnioski. Mam pytanie, panie ministrze, bo była mowa o Olku Śliwce, nawiasem mówiąc, uczcił pani minister Witek. Gdyby samorząd jaworski wystąpił, przygotował projekt budowy hali sportowo-widowiskowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, byłaby szansa na pozyskanie pieniążków na budowę takiej hali w Jaworze? Szansa jest zawsze, panie redaktorze. Tak jak wcześniej wspomniałem, tylko w tym roku 516 milionów przeznaczyliśmy na dofinansowanie obiektów sportowych i infrastrukturę w skali całego kraju, w skali całej Polski. W przyszłym roku budżet będzie podobny, a wierzę, że będzie większy. Mocno nad tym pracuję, bo infrastruktura sportowa jest bardzo ważna, jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc jak najbardziej szansa jest. No tylko tak jak wcześniej wspomniałem, to nie może pozostać w kwestii idei, tylko my
oczekujemy konkretów. Chcemy mieć po drugiej stronie partnera, który jest dobrze przygotowany, merytorycznie przygotowany, z pozwoleniem na budowę, z wizją. I wtedy jak najbardziej ja tak. No, takiego projektu nie było zgłaszanego. Nie było, ale już taki projekt i taki pomysł jest w tym zestawieniu po tym spotkaniu ze środowiskiem sportowym. Wie pan, panie redaktorze, jak to często bywa, w wielu samorządach są idee, pomysły, projekty, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, nasze są, dofinansowuje konkrety.